Osoba Pauliny Jéricho to dar nie tylko dla Kościoła we Francji, ale dla Kościoła na całym świecie. Urodziła się pod koniec XVIII wieku, zatem w porewolucyjnej już Francji, w rodzinie wielodzietnej, która trudniła się handlem jedwabiem. Od najmłodszych lat zżyta ze swoim o 2 lata starszym bratem Filasem, z którym odkrywa, jak wielkie potrzeby posiada misyjna działalność Kościoła. Historia Pauliny Jéricho pokazuje, że święci to ludzie z krwi i kości i ona doświadczała w swoim życiu wzlotów i upadków. Jako młoda dziewczyna zauważa, w jakim przepychu żyje. Żyje w bliskości arystokracji, w bliskości polowań, bankietów. Słyszy pod swoim adresem mnóstwo komplementów i zauważa, że pielęgnuje w sobie miłość własną i pychę. I kiedy ma niespełna 17 lat, postanawia zmienić swoje życie o 180 stopni. Postanawia zacząć dawać dobry przykład, jak mówi sama. Gromadzi swoją rodzinę przy okazji świąt i wszystkich prosi o przebaczenie. I to jest moment, który sprawia, że życie Pauliny zmienia się diametralnie. Zakłada w 1822 roku dzieło rozkrzewienia wiary i pragnie właśnie w ten sposób rozpocząć pomoc misjom, a dalej w 1826, powołując do życia żywy różaniec, pragnie wielkim zapleczem modlitewnym otoczyć misyjną działalność Kościoła. Życie Pauliny Jéricho pokazuje, że każdy z nas może zaangażować się w misję. Każdy z nas, jako ochrzczony, jest także przecież posłany. Cieszymy się z beatyfikacji, która będzie miała miejsce 22 maja bieżącego roku w Lyonie. Cieszymy się, że ta droga beatyfikacji Pauliny Jéricho po 112 latach w końcu osiągnie metę. To dzięki temu, że za jej wstawiennictwem dokonał się cud. Cud nie gdzie indziej, tylko właśnie w jej rodzinnym mieście Lyonie. Dziękujmy Bogu za kolejną orędowniczkę w niebie, za tą, która pokazuje nam, że misje są elementem życia wiary każdej i każdego z nas i prośmy za jej wstawiennictwem, abyśmy co dzień uwrażliwiali nasze serca na potrzeby misji.